Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki. 16 lutego 2022 rok i mamy pełnię. Tak ona wygląda. To jedna z najciekawszych pełni, jeżeli patrzymy z punktu widzenia naszego księżyca, który znajduje się ego. Dokładnie w lwie. Nie jest zbyt sympatycznie księżycowi w tym znaku. Ale żarty wszystkich się trzymają i ta równowaga, która jest, jest najważniejszą równowagą w historii. Yang Ying, czyli księżyc naprzeciwko Słońca. Księżyc jest tym zwierciadłem, które Słońce pokazuje siłę. Siłę przede wszystkim w tym momencie eksplozji wodnika i w ostatniej fazie akurat znajduje się nasze Słońce, czyli Dwadasamsie Koziorożca i ta Dwadasamsa już pozwala na zmianę znaku, bo następnym znakiem to będą ryby. Ryby już są ze względu na lunarne i wiemy o tym, ale musimy to troszeczkę inaczej rozegrać, niż byśmy chcieli, ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że nasz księżyc jest lwie. I on będzie zwracał się ku pannie. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedno. Słońce znajduje się w wodniku w dładzie koziorożca. Dłada koziorożca reprezentuje przede wszystkim prawo syntetyczne, takie konstytucyjne, zasadnicze. Ale w wodniku jest ostatnią dładą. Dlatego też wodnik by się najchętniej tego wszystkiego pozbył. Bo wchodzi w ryba, nie chce ofiar. Wodnik jest przyjacielem kompletnie wszystkich i najważniejszą rzeczą jest zwycięstwo w tym kierunku. By zwyciężyć mentalnie. Zwyciężyć, być silniejszym od tego Słońca w lwie, które jest w raku, rak to rodzina i nie wystraszyć tej rodziny, nie wystraszyć tego wszystkiego, co powinno się zrobić w przestrzeni medialno-lokalnej, o której będziemy rozmawiać w następnym filmie, który poświęcę specjalnie tutaj tej pełni, bo ta pełnia jest jedną chyba z najbardziej ciekawych pełni w historii. Właściwie od dosyć długiego czasu. Tak to wygląda, więc tutaj mamy właśnie tą rozgrywkę niesamowitą. Ale to jest najważniejsze, że coś jest na niebie, coś się dzieje i to będziemy omawiać w następnym filmie, który powstanie jutro, ze względu na to, że muszę dopracować pewne elementy i pokazać, jak to wygląda na arenie, o której już wspominałem w swoich wypowiedziach tutaj w Offsetce na żywo, co jest bardzo ważnym dla mnie programem, ponieważ i zapraszam Państwa na ten program, który znowi lada moment, ponieważ ostatnio i sprzęt odmówił mi troszeczkę działania, a ja w dodatku modyfikując cały czas nie tylko siebie, ale i tutaj całe środowisko, no czasami trzeba przerwać. Nie myślałem, że tak nagle wystąpi taka zmiana, ale najważniejsze, że jest, że jesteście tutaj ze mną i oglądajcie nadal. Ta pełnia chyba najważniejsza, zwycięstwa ja nad moim, nade mną. Każdy ma siebie i swoje ja. Czy to ja zwyciężę, czy też ja jako moje życie. Jak trzeba cudownie zagrać na szachownicy życia, żeby doprowadzić do tego, że dowiadujemy się, kto jest kim.
Do zobaczenia, do jutra. Jutro następny film na ten temat, który będzie opowiadał właśnie o tej pełni, która jest dla nas lustrem, które odbija to, co byśmy chcieli zobaczyć, a nie mogliśmy. Do zobaczenia.